Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj startuje druga kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów. W ogóle jak wiecie, w tym sezonie tej jesieni w fazie grupowej, nie jak co roku, że mamy kolejki co dwa tygodnie, tylko ze względu na tego covida, no tutaj jest bardzo duży natłok meczów, i Liga Mistrzów jest co tydzień, także piłkarze pewnie będą zmęczeni, ale co do pierwszej kolejki, Fantazy Champions League to poszło mi po prostu genialnie, bo zdobyłem 92 punkty i dzięki temu jestem na 84 pozycji w całej Polsce. Także niesamowicie się z tego powodu cieszę, jak genialnie mi poszło. Ja odcinków z Fantazy Champions League miałem nie nagrywać na moim kanale i tego robił nie będę. Zmiany będę robił na swoim Facebooku. Także wbijajcie tam. Natomiast teraz nagrywam właśnie ten odcinek, no, żeby Wam się pochwalić, stąd nie chcąc, że aż 92 punkty zdobyłem. No, Lewandowski niestety zaliczył blanka. E, Bayern wygrał 4 do 0 z Atletico, co jest naprawdę wielkim osiągnięciem, no, ale te gole dla Bawarczyków ułożył się w ten sposób, że Lewandowski żadnego nie zdobył, ale ja się tym nie martwię, bo w Bundeslidze Lewandowski 10 goli walnął, także, także on te gole będzie tutaj strzelał i to seryjnie. Messi 22 punkty na kapitanie, 11 zdobył, podobnie jak Fatih. No, z obrony jestem naprawdę bardzo zadowolony, bo cała czwórka tutaj defensywna zaliczyła klinszyty. W ogóle to Angelino, bohater tej kolejki w, mojej, w moim składzie, RB Lipsk 2 do 0 wygrał. I to po dwóch golach Angelino, a on jest obrońcą. Także szacun dla niego. 19 punktów zdobył aż. Przed tą kolejką tylko 5% graczy go miała. Teraz już 16% go tutaj kupiło. No, Robertson, Chilwell z Porcielo, także. Clinchity. Robertson w ogóle mógł mieć tutaj asystę w meczu z Ajaxem. Liverpool wygrał 1 do 0. Po golu, no właśnie, to był gol samobójczy, ale asystę miał Mané, a asystę drugiego stopnia do Mané właśnie miał Robertson, ale za asystę drugiego stopnia punktów się niestety nie przyznaje, a szkoda. Ale widać, że Robertson na pewno jest w bardzo dobrej formie po, na początku tego sezonu. Także warto tutaj na niego stawiać. Przejdę tutaj do transferów na, na tą drugą Tylko Zanim jeszcze one to tutaj Pokażę Wam właśnie te moje rankingi, gdzie to jest. W ligach chyba. Tak, tu jest moja liga. Ja jestem na razie na pierwszym miejscu. 34 osoby tutaj są. Jak ktoś chce, może dołączyć jeszcze. Zapraszam. O, patrzcie na to, jak to pięknie wygląda. W Polsce jestem na 84 miejscu. Dzięki tym 92 punktom. Natomiast na całym świecie, w global rankingu. Już wam pokazuję. No tutaj, ktoś 116 punktów zdobył. Ja jestem na 3963 miejscu, a więc jestem w top 4000 najlepszych graczy na świecie. No, oczywiście, tutaj w to Fantasy Champions League gra 600 tysięcy ludzi na całym świecie, bo w FPL-a gra 7 milionów, 10 razy tyle. To z FPL-em nawet nie ma porównania. To jest. Królowa wszystkich fantazy, ale i tak miejsce w top 4000 to jest powód do dumy dla mnie i się z tego naprawdę tutaj bardzo cieszę. No a teraz przejdę do tych y, transferów i dobrze mówię transfery, nie transfer, tylko transfery, ponieważ w tej fantazy Champions League są takie zasady, że. Co kolejkę można robić dwa transfery. W FPL-u, jak wiecie, jest tylko jeden transfer. Tutaj są dwa darmowe transfery, także jest większa swoboda do, do działania, do jakiejś tam zabawy przy, przy ustawianiu tej drużyny. No i tak, e, tak na razie wygląda mój składik, ale będę tutaj chciał te dwa transfery zrobić i z pierwszej kolejki naprawdę jestem niesamowicie zadowolony, ale podwajałem w niej Barcelonę. Barcelona grała mecz z Ferencvarosem, no i wygrała 5 do 1 no i też podwajałem na tą pierwszą kolejkę podwajałem e, różne RB Lipsk, ponieważ grali z Istanbulem, myślałem, że wygrają i tak też się stało i postanowiłem już przed tą drugą kolejką, nawet przed pierwszą kolejką, że, że sprzedam jednego z dwójki z Barcelony i jednego z dwójki z Lipska i Angelinho oczywiście zostaje, dwa gole obrońcy OP. Natomiast sprzedam Olmo, bo on tutaj nie zaliczył y, żadnych punktów. No teraz grając z United dwa mecze z PSG, także ciężkie te fiksy. Olmo na pewno tutaj sprzedam. I drugim zawodnikiem, którego sprzedam jest zawodnik z Barcelony i jeżeli chodzi o Ansu Fattiego, to z niego jestem naprawdę zadowolony, bo bo w tym meczu z no zrobił 11 punktów, tyle samo co Messi, ale no on strzelił Gola, naprawdę pięknego Gola i miał asystę. Zagrał tylko 63 minuty. Także jakby zagrał więcej, to, to pewnie by tych punktów mogło być więcej, ale i tak jest naprawdę świetnie. Natomiast Barcelona grała grała teraz w ten weekend Grand Derby z Realem, przegrała 3 do 1. No, i mimo tego, że Barcelona przegrała, to Fatih tak Gola szczelił, teraz grają z Juventusem. To jest największy hit tej kolejki. Jutro o 21.00 się ten mecz odbędzie. Tak jak mówiłem, jest to największy hit tej kolejki, i chyba w ogóle to jest według mnie największy hit całej fazy grupowej. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie. To jest mecz. Anonsowany wcześniej jako pojedynek tych dwóch wielkich Messiego z, z Ronaldo, ale już teraz wiemy, że, że do tego meczu nie dojdzie, ponieważ jak wiecie, Cristiano Ronaldo ma koronawirusa, nie będzie grał. Natomiast Messi, no Messi jest bez formy: jest bez formy. Oczywiście 11 punktów w meczu z French -Farossem. szczelił gola, ale to był gol szczolony z rzutu karnego. Grał całe 90 minut. Ja tutaj liczyłem, że w tym meczu z Węgrami on walni hat -tricka. Tak się nie stało. W meczu El Clasico Messi w ogóle był niewidoczny. Szwendał się gdzieś tam po boisku. Widać, że Messi jest bez formy, także fatiego zostawię. Messiego tutaj sprzedam. I wiem już, kogo kupię w jego miejsce. I tym zawodnikiem jest piłkarz napastnik Borussy Dortmund. Chyba wiecie o kogo chodzi. I tam zawodnikiem jest oczywiście Erling Braut Halland. Dlaczego akurat on? Dlatego, że Borussia Dortmund ma dosyć tutaj łatwą grupę. Pierwszy mecz: Borussia przegrała 3 do 1. Niespodziewanie z Lazio, ale ja osobiście właśnie. Typowałem, że to może być ciężki mecz dla Borusii, bo grają na wyjeździe z Lazio ten pierwszy mecz na Stadio Olimpico. Stracili trzy gole, ale patrzcie na to. Mimo, że Borussia przegrała, to i tak Haland tego gola szczelił. Także widać, że, że jest w formie. No a teraz patrzcie na to. Borussia gra z Zenitem, później dwa mecze z Club Bridge. W ogóle już łatwe mecze mają do końca tej grupy. Także... Erling brał Halan, myślę, że to jest dobry wybór. W ogóle, nawet y, jedna z lepszych opcji kapitańskich na tą drugą kolejkę. Myślę, że mu właśnie tą opaskę dam. Natomiast, kogo dam y, na pomoc za Olmo? I tutaj powiem Wam szczerze: zastanawiałem się nad kimś z, z drużyny Liverpoolu, y, właśnie na jakimś tańszym. Y, Jednym z tańszych tych zawodników z tego klubu. Ponieważ na Mane czy Salah mnie, mnie niestety nie stać. Oni są za drodzy. No ale tak. Jest Fabinho. 6 milionów. Jest Milner. Jest Wajnalu. 6,5. Jest także Thiago Alcantara, którego bym pewnie wziął, ale on nie będzie grał. A dlaczego biorę piłkarzy z Liverpoolu? Ano dlatego, że jak możecie zobaczyć, teraz y, grają oni mecz z Mityland i to grają u siebie. Także ja tutaj liczę na łatwe 4 do 0. I coś może by to dla tego pomocnika, chociażby asysta, skapnęła. No, ja jestem tutaj y, tego zdania, że wezmę albo Fabinho, albo Vajnalduma. Vajnaldum 6,5 kosztuje, także jest trochę droższy. Ale no nie wiadomo, czy on wyjdzie w pierwszym składzie. Natomiast jeżeli chodzi o Fabinio, to on na pewno będzie grał, ale z Fabinio jest ten problem, że, że on będzie grał tylko jako środkowy obrońca, bo on jest teraz zastępcą Wandajka. No a granie pomocnikiem w obronie, w fantazy, to, to nie jest zbytnio OP. Gdyby obrońca grał w, w pomocy, to jest OP. Także no prawdopodobnie wezmę tego Fabinho albo Duma, jeszcze się nad tym zastanawiam natomiast jest jeszcze taka opcja że, że zastanawiałem się nad piłkarzem SEBI, jest to Ivan Rakitic 7 milionów kosztuje a więc akurat mniej na niego stać dlaczego akurat Rakitic a no dlatego zremisowali pierwszy mecz z Chelsea na wyjeździe także szacun dla nich no ale Patrzcie na to, Sevilla teraz gra z Ren, a później grają z Krasnodarem Dwa mecze, więc trzy takie fajne fiksy mają. Także szansa, że tutaj to wygrają. I ja dzisiaj rano Rakiticia miałem na palcu, żeby kupić do mojego składu, ale patrzyłem mecze Ligi Hiszpańskiej w, w niedzielę w ostatniej kolejce. Sevilla przegrała z Eibarem, 0 do jednego i to jeszcze u siebie, także widać, że nie są w formie, no i ja się zastanawiam Przybrać do składu tego Rakiticia czy, czy wziąć kogoś z, z właśnie Liverpoolu Także piszcie Piszcie, doradźcie mi Halanda na razie wezmę, Olmo zostawię, ale Olmo na pewno wywalę ze składu Także na razie tra taki transfer tutaj zrobię Haland idzie do składu. No ale doradźcie mi, doradźcie mi, kogo mam dać za tego Olmo. 7 milionów mam. Jakbyście mi doradzili, to naprawdę yy, będę Wam bardzo wdzięczny. No i kapitanem prawdopodobnie będzie Haland, tak jak mówiłem. Grają u siebie z Zenitem. Ja tutaj liczę na Hatryka. Nie uszkujmy się. Potężnego yy, Norwega. Ty. Lewandowski, Lewandowski może coś szczeli, bo oni grają z lokomotywem, też z Rosji z Rosji. I to u... A nie, oni grają na wyjeździe. Hmm. No to Bayer pewnie to wygra ze 2-3 do 0, ale, ale na wyjeździe grają ciężki wyjazd do stolicy Rosji. Hmm. Pojedynek lewandowski krychowiak No to nie wiem, ale chyba, chyba Halland będzie kapitanem. Także tak to zostawię. Także tak e, wygląda moja drużyna. E, jeżeli chodzi o pierwszą kolejkę, to tam widzieliście, że przed pierwszą kolejką kupowałem Adriana do e, mojego składu, natomiast e, ja go wywaliłem przed pierwszą kolejką, bo, bo dowiedziałem się, że Alisson jest zdrowy no i Alisson rzeczywiście wrócił z e, On nadal będzie bronił, bo w ostatnim meczu Ligi Włoskiej m, z, z Sampdorią no, przegrali Atalanta niestety. No ale z Porschello nadal grał. Golini wrócił właśnie do, do treningów, ale z Porschello grał. E, także liczę na to, że on będzie grał, także tego bramkarza zostawię. Ale tak jak mówiłem, Olmo będę chciał sprzedać. Jeszcze tutaj przed 18.55, bo jest deadline, także piszcie w komentarzu, doradźcie mi za 7 milionów pomocnika jakiegoś fajnego do składu. To będzie naprawdę super. Trzymajcie się, do następnych odcinków. Cześć!